Szanowni Państwo, witam na ostatnim wykładzie naszego cyklu. Ten ostatni wykład, zgodnie właśnie z chronologią książki profesora Gogacza, jest poświęcony takiemu krótkiemu zarysowi dziejów metafizyki tomistycznej i nosi tytuł dokładnie tak jak w elementarzu, krótki zarys dziejów metafizyki tomistycznej i ja postaram się to, co tam profesor Gogacz zaakcentował jako istotne w dziejach tej tomistycznej metafizyki, postaram się to Państwu przedstawić. Jak gdyby ten wykład będzie składał się z takich trzech części, czyli parę słów o metafizyce przed Tomaszem z Akwinu. Następnie przedstawię w takich właśnie historycznych aspektach tomaszową egzystencjalną teorię bytu, czyli tu genezę najważniejszych tez świętego Tomasza, czyli istnienia jako aktu bytu, istoty jako bytowej możności i Boga jako samoistny akt istnienia. No i króciutko jeszcze opowiem o dziejach tomizmu po śmierci Akwinaty, ze szczególnym uwzględnieniem na to odrodzenie tomizmu, które dokonało się po encyklice Eterni Patris i poświęcę trochę czasu odmianom tomizmu, które w XIX i XX wieku powstały. Najpierw metafizyka przed świętym Tomaszem. No nie jest tajemnicą i to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że święty Tomasz nawiązuje do metafizyki Arystotelesa. Jest w pewnym sensie arystotelikiem, korzysta z języka Arystotelesa, korzysta z metodologii Arystotelesa. Powiedzieliśmy sobie i taką tezę głoszę, jednak metafizyka świętego Tomasza nie jest metafizyką arystotelesowską. Jest metafizyką tomistyczną, różni się no, istotnym elementem dotyczącym struktury bytu. Profesor Gogacz tak o tym pisze. Metafizykę bytu sformułował w starożytnej Grecji Arystoteles. Ta metafizyka aż do XI wieku nie jest znana w Europie. Po upadku bowiem Aleksandra Wielkiego Arystoteles, nauczyciel Aleksandra, ukrył swoje pisma, a jego uczniowie przenieśli się do Syrii. Zabrali jednak ze sobą kopię tekstów Arystotelesa. Powstają w Syrii szkoły arystotelizmu, lecz upadły z powodu rozwoju i rozprzestrzeniania się islamu. Proszę Państwa, no tutaj w tych krótkich zdaniach właściwie profesor opowiedział, no chcę powiedzieć no prawidłowo, ale coś no ponad 1000 lat dziejów metafizyki. A więc najpierw, że tę metafizykę sformułował Arystoteles, który był związany z Aleksandrem Wielkim i rzeczywiście po jego upadku Arystoteles opuścił Ateny, jego uczniowie także i jak gdyby arystotelizm nie kontynuuje się, przynajmniej w tych najważniejszych tezach i odradza się w Syrii. To zresztą jest bardzo ciekawa sprawa. Chrześcijańskie szkoły syryjskie. To były głównie szkoły teologiczne albo nawet egzegetyczne, ale uczeni w tych szkołach uważali, że tę prawidłową egzegezę Pisma Świętego, prawidłową teologię trzeba uprawiać w taki sposób, że czyni się jej fundamentem porządną filozofię. No i za taką porządną filozofię uważali arystotelizm. To jest, tak nawiasem mówiąc, najmniej zbadany segment dziejów filozofii, właśnie owe szkoły syryjskie. Trochę o nich wiemy. Były tam takie szkoły, które właściwie były pewnymi prekursorami uniwersytetu, no i ja zresztą zwykle o tym mówię. Zadziwiające jest to, że struktura szkoły w Nisibis była bardzo
podobna do struktury późniejszych uniwersytetów. Późniejszych uniwersytetów, które powstały no, u zarania XIII wieku w Europie. Nie ma dowodów i raczej niemożliwe były jakieś inspiracje. Może było to po prostu tak, że ludzie zastanawiając się nad tym, jak należy studiować, jak należy kształcić na pewnym wyższym poziomie, dochodzili do podobnych wniosków i ujmowali to w podobne ramy organizacyjne. No to tyle na marginesie tej sprawy Syrii. Te szkoły syryjskie, no tak jak całe to chrześcijaństwo syryjskie, upada w wyniku podbojów arabskich, podbojów islamskich. Natomiast ta kultura i teksty Arystotelesa, w ogóle cała nauka syryjska jest przejęta przez Arabów i w tym, tak jak profesor tutaj wspomniał, do XI wieku w Europie nie była znana, a od XII wieku zaczęła przenikać dzięki filozofom arabskim. Zanim oczywiście jednak to przenikanie nastąpiło, to w IX wieku kalif Al-Ma'mun, jeden z najwspanialszych kalifów i właściwie kalif takiego szczytu potęgi tego imperium czy kalifatu bagdadzkiego, Al-Ma'mun, polecił przetłumaczenie na arabski dzieła Arystotelesa. Zresztą stworzył w tym celu specjalny instytut i te prace Arystotelesa były dla Arabów dostępne. I najsłynniejszym filozofem arabskim, najsłynniejszym filozofem arabskim z tego nurtu był żyjący w XI wieku, właściwie no, na przełomie X i XI wieku, Awicenna. Awicenna, który tworzy pewną syntezę arystotelesowsko-neoplatońską. I ta synteza zaczyna przenikać do Europy od mniej więcej końca XI wieku. Tak profesor Gogacz o tym pisze. W IX wieku kalif Al-Ma'mun polecił skrybom poszukiwanie i przepisywanie pisma Arystotelesa. W XI wieku zaczyna przenikać do Europy wspaniale rozwinięta filozofia arabska, głównie w wersji Awicenny. Stanowi tę wersję metafizyka Arystotelesa pomieszana z myślą Platona i Plotyna. Stanowi więc arystotelizm neoplatonizujący. No to jest jakieś, no, też bardzo syntetyczne i trafne podsumowanie całej tej historii. Proszę Państwa, tu oczywiście profesor się skupia na tym nurcie arystotelesowskim. A co z Platonem? O Platonie pisze tak. O Platonie, który był nauczycielem Arystotelesa, który jest starszy od Arystotelesa, Gogacz pisze tak. Dodajmy tu, że w Grecji starożytnej wielką myśl filozoficzną sformułował także Platon. Rozwinął tę myśl Plotyn w III wieku po Chrystusie, a przeniósł ją do średniowiecza święty Augustyn. I samo średniowiecze. Interesuje nas tutaj, dlatego zresztą tak tego Platona profesor skwitował kilkoma zdaniami, interesuje nas tutaj ten nurt arystotelesowski, bo w tym nurcie pracuje święty Tomasz. Tak profesor pisze o tym nurcie w średniowieczu. Do bibliotek średniowiecznych logiczne pisma Arystotelesa wprowadził Boecjusz przez swój przekład na łacinę organonu Arystotelesa. Organon Arystotelesa to są logiczne pisma Arystotelesa. Wywołało to wrażenie, pisze dalej Gogacz, że Platon jest mistrzem metafizyki, a Arystoteles mistrzem logiki. W średniowieczu więc uprawiano metafizykę neoplatońską. Z czasem pojawia się neoplatonizująca metafizyka arabska, a wraz z nią myśl Arystotelesa. Docierają wreszcie do Europy pisma samego Arystotelesa.
W XIII wieku bliżej zajęli się myślą Arystotelesa dominikanie, głównie święty Albert Wielki i święty Tomasz z Akwinu. Franciszkanie poprzez świętego Augustyna pozostają wierni neoplatonizmowi. Tę filozofię rozwija w XIII wieku święty Bonaventura. Chodzi oczywiście o filozofię franciszkańską. Jak gdyby kluczowym tu momentem, pewnym momentem takim, no kluczowym, tak można powiedzieć, było owo dotarcie do Europy oryginalnych pism Arystotelesa i no, zorientowanie się najwybitniejszych arystotelików, czyli Alberta Wielkiego, a przede wszystkim Tomasza z Akwinu, że arabskie interpretacje, ba, nawet arabskie przekłady Arystotelesa zawierają zniekształcenia neoplatońskie. W związku z tym, no, święty Tomasz z wielkim uporem i z wielką determinacją starał się o przekłady tekstów Arystotelesa wprost z greki, o korekty przekładów dokonywanych z języka arabskiego. No i takich korekt czy takich przekładów na jego prośbę dokonano co najmniej kilka. I Tomasz z Akwinu. Już o nim wspomniałem. Czy już jak gdyby wiemy, że był uczniem Alberta Wielkiego, został w ten arystotelizm zresztą no, wprowadzony wcześniej i to w arystotelizm taki w wydaniu arabskim i powoli dostrzega różnicę pomiędzy filozofią arabską, czyli takim arystotelizmem neoplatonizującym, a tekstami Arystotelesa czy metafizyką Arystotelesa. Oczywiście także jasno widzi różnicę neoplatonizmu i arystotelizmu. Profesor Gogacz pisze o Tomaszu z Akwinu. Tomasz z Akwinu dostrzega ważność metafizyki Arystotelesa jako metafizyki bytu jednostkowego. Neoplatonizm bowiem był filozofią kosmosu, w którym byty jednostkowe stanowiły zespół relacji. Tomasz nie zostaje jednak arystotelikiem i zarazem uniezależnia się od neoplatonizmu. Widząc ponadto niedokładności arystotelesowsko-neoplatońskiej syntezy arabskiej, formułuje metafizykę bytu istniejącego, ukonstytuowanego z zależnego aktu istnienia i istoty jako możliwości urealnionej w bycie i aktualizowanej przez akt istnienia, który zapoczątkowuje istniejący byt jednostkowy. Odnosząc do tego bytu istotowy układ przyczyn i skutków, odkrywa samoistne istnienie jako zewnętrzną przyczynę sprawczą zależnych aktów istnienia. Proszę Państwa, to jest właśnie ta rewolucja w metafizyce arystotelesowskiej, której dokonał święty Tomasz. I tutaj jak gdyby bardzo jasno i też bardzo klarownie profesor wypunktował te istotne momenty. Mianowicie święty Tomasz kieruje się ku metafizyce Arystotelesa z tego powodu, że jest to metafizyka bytu jednostkowego. Metafizyka, której przedmiotem nie jest cały kosmos, nie są wspólnoty, nie są jakieś no, zbiory, tylko realny byt jednostkowy. Jest to metafizyka substancji. W związku z tym, jak gdyby to Tomasz uważał, że jest tu istotne i dlatego tę metafizykę należy uprawiać. Ale analizując ją, no trzeba powiedzieć, analizując metafizykę Arystotelesa w różnych także dokumentowaniach neoplatońskich, ale przede wszystkim arabskich. I może nawet tak, studiując problemy, jakie Arabowie, przede wszystkim Awicenna, mieli z Arystotelesem, Tomasz, a jakie mieli? No, mieli problem z istnieniem. Awicenna no, wie, że jest u Arystotelesa problem z istnieniem, że to istnienie musi się w tym bycie pojawić.
Ale Awicenna, który po prostu no, był wychowany w takim kulcie Arystotelesa, właściwym no, tym filozofom arabskim, nie był w stanie, chciałoby się powiedzieć, psychicznie nie był w stanie, nie miał odwagi naruszyć no, kanonu twierdzeń Arystotelesa. Dołączył po prostu Awicenna istnienie jako jedną z przypadłości bytu. Tomasz nie ma takich, nazwijmy to, zahamowań. Bardzo szanuje Arystotelesa i Awicennę też. No, jak czytamy jego traktat De Ente et Essentia, tam w pierwszym zdaniu jednym tchem wymienia no, wielką pochwałę Arystotelesa i Awicenny. Ale konfrontując ich ujęcia, jak gdyby można powiedzieć, przy pomocy refleksji Awicenny, nie mając jego ograniczeń, Tomasz przebudowuje arystotelesowską strukturę bytu. Mianowicie powiada, że istnienie jest pierwszym aktem bytu, że bez istnienia nie ma o czym mówić, a jeśli bez istnienia nie ma o czym mówić, to znaczy, że to istnienie jest czymś, co jest pierwsze, co jest zapoczątkowujące, co po prostu wywołuje cały byt i wszystko inne w tym bycie, cała, jakby powiedział Antoni Stępień, treść jest możnością w stosunku do aktu istnienia. I proszę Państwa, ta teza czyni tomizm inną metafizyką. Jest to metafizyka bytu istniejącego. Jest to metafizyka egzystencjalna. To ją radykalnie różni od metafizyki Arystotelesa, która jest metafizyką istoty i nawet może być takim no, arystotelizmem no, egzystencjalnym, gdy jakby można uprzejmie zinterpretować Alfarabiego i właśnie Awicennę, że po prostu do struktury bytu arystotelesowskiego jeszcze się dołącza istnienie jako pewną ważną przypadłość każdego bytu jednostkowego. Tomasz mówi nie. Istnienie nie może być przypadłością. Skoro istnienie jest kluczowym czynnikiem bytu, kluczowym elementem bytu, bo bez istnienia no, nie ma bytu, czyli istnienie decyduje o być i nie być bytu, no to istnienie nie może być nieistotną przypadłością. Nie może być czymś takim jak włosy. Gdy się je ma lub ich się nie ma, nadal jest się człowiekiem. Więc Tomasz decyduje się na zmianę tej struktury bytu, na uznanie istnienia za pierwszy akt bytu. To jest inna metafizyka. I dlatego no, tomizm nie jest arystotelizmem. To tyle. To ta teza, o której czy którą teraz jakoś starałem się wyjaśnić, to jest kluczowa teza tomizmu konsekwentnego. Na tym ten tomizm polega, że uważa się, że istnienie jest pierwszym aktem bytu zapoczątkowującym ten byt i z tego trzeba wyciągnąć konsekwencje dla uprawiania całej filozofii. I cała filozofia polega wobec tego najpierw na pytaniu o istnienie i analizie, najpierw na analizie istnienia, potem dopiero na analizie treści istotowych. I to jest jak gdyby cała odpowiedź, na czym ten tomizm konsekwentny polega. W elementarzu metafizyki profesor Gogacz jeszcze krótko omawia życiorys świętego Tomasza. No, życiorys świętego Tomasza, można powiedzieć, święty Tomasz był człowiekiem uniwersytetu. Był od niemal dziecka związany z uniwersytetem i całe jego życie związane było z uniwersytetem. Przy czym no, nie jest to takie związanie jak na przykład Kanta, który był związany z jedną uczelnią. No, w średniowieczu było trochę inaczej, mianowicie była Christianitas i właściwie każdy w różnych miejscach był u siebie. W związku z tym profesorowie, no, dzisiaj się to nazywa mobilność, no, byli mobilni. Tomasz był wyjątkowo mobilny, w bardzo wielu miejscach przebywał jako nauczyciel. To oczywiście miało swoje też negatywne konsekwencje, ale zaraz o nich powiem. Ten życiorys, króciutko.
Toma żyje w XIII wieku. W XIII wieku jego życie łączy się no, właśnie z rozkwitem uniwersytetu jako pewnej wspólnoty, jako pewnej instytucji, jako pewnego, no, pewnej instytucji, najwybitniejszej instytucji społeczeństwa średniowiecznego, tak można by powiedzieć. Tak, same te fakty historyczne króciutko może przedstawię, tak jak profesor je przedstawia, bo oczywiście życiorys świętego Tomasza można opowiadać dość długo. Tomasz urodził się albo pod koniec roku 1224, albo na początku 1225. To się bierze stąd, że po prostu znana pewna data jest, kiedy umarł. A gdy umarł, zapisano, że nie dożył 50, a że umarł na początku roku 1274, no więc to nie dożył 50 oznacza dokładnie tyle, że urodził się albo w okolicach Bożego Narodzenia 1224, albo po nowym roku 1225. Proszę Państwa, był najmłodszym dzieckiem w swojej rodzinie i jako taki był no niejako przeznaczony do stanu duchownego. No, no nie było to tak, że też jak czasami się mówi, że takie osoby no, były przymuszane jakoś. Czy, no tutaj, ale po prostu przewidywano dla niego, tak się zwykle pisze. Albo musiało być inaczej. Po prostu Tomasz od dziecka był zdolny, bardzo zdolny, skoro jako pięciolatka wysłano go już do szkoły. I być może to właśnie zdeterminowało tę jego późniejszą karierę. Wysłano go na Monte Cassino. Na Monte Cassino, gdzie po prostu był najsłynniejszy w Italii klasztor benedyktynów i no, w tym klasztorze była także szkoła. Tomasz chodził do tej szkoły kilka lat, ale w wyniku zawirowań historycznych rodzice go stamtąd zabrali i umieścili, być może po kilku latach, w domu. Bo trudno, niektórzy badacze powątpiewają, czy 11-letni chłopiec już poszedł na uniwersytet. W każdym razie poszedł na uniwersytet w Neapolu. Proszę Państwa, to jest ważne. Uniwersytet w Neapolu. To był uniwersytet założony przez Fryderyka II, późniejszego cesarza Fryderyka II. I na tym Fryderyk II był zawsze skłócony z wszystkim po śmierci papieża Innocentego III, takiego najpotężniejszego papieża średniowiecza, z którym Fryderyk II był bardzo związany. Fryderyk był skłócony ze wszystkimi kolejnymi papieżami i w związku z tym założył uniwersytet w Neapolu i na tym uniwersytecie nakazał uczyć wszystkiego tego, co jest zabronione na uniwersytetach papieskich, podlegających papieżowi. W związku z tym na tym uniwersytecie z wielkim zapałem studiowano Arystotelesa, szczególnie w takich podejrzanych interpretacjach arabskich. I tego się tam uczył święty Tomasz. I mając 20 lat, tam postanowił wstąpić do Dominikanów. A gdy wstąpił, Dominikanie uznali, no to też jest, zawsze mnie to zadziwia, takie myślenie. No, też korporacyjne. Bo każdy normalny człowiek, jakby dostał takiego kandydata do zakonu, to by się złapał za głowę i mówił, Boże, to on ma napchaną głowę tymi wszystkimi głupotami, których tam uczą, co my z nim zrobimy. A przełożeni wymyślili, to jest pewien kapitał, to wyślijmy go do Alberta Wielkiego, niech on te studia nad Arystotelesem pogłębia. No i tak było. Tomasz został wysłany do Alberta Wielkiego. Po drodze został zatrzymany przez swoją rodzinę, dlatego że rodzina no, chciała, żeby został księdzem, no ale nie dominikaninem. Dominikanie byli wtedy nowym zakonem, takim, no nie tak jak do niedawna, chciałem powiedzieć, nie tak jak do niedawna, takim bardzo szacownym, tylko byli pewną nową, to już poważnie mówię, pewną nową jakością w kościele. Bo do tej pory zakony były wyłącznie mnisze, nie było tak zwanych zakonów czynnych. Tymczasem powstali franciszkanie i dominikanie. Papież właśnie wymieniony już przeze mnie, Innocenty III, ich popierał, natomiast no, wszyscy inni barali się za głowę,
uważając, że to jest po prostu naruszenie dawnej tradycji, gdzie po prostu zakony były, owszem, ale były to zakony mniejsze. Nie było zakonów, które miałyby się zajmować duszpasterstwem. Co więcej, oni jeszcze w swoim stylu życia nawiązali do ubóstwa. To były tak zwane zakony żebracze, mentykanckie. Więc no, żebractwo w średniowieczu kojarzyło się jak najgorzej. W niektórych krajach było nawet penalizowane, więc nawiązanie do tego, no to tak jakby ktoś dzisiaj założył zakon lumpów i nagle tutaj chłopak z porządnej, zamożnej rodziny elitarnej mówi, że on wstępuje do zakonu lumpów. No, wszystko mama by zniosła, no, mu wszystko załatwiła, że, żeby nawet został opatem Monte Cassino, no ale opatem benedyktyńskim, kimś poważnym, a nie wstąpił do zakonu lumpów. No ale no, dlatego o tym mówię, że to jest jedyna malownicza historia w życiu świętego Tomasza. Oni go tam zatrzymali, więzili go w domu rodzinnym przez rok i mali się różnych metod, żeby mu tych dominikanów wybić z głowy. No Tomasz był bardzo uparty, więc po roku ustąpili. Ale tak jak powiedziałem, to była jedyny taki dramatyczny moment w życiu Tomasza, który jest uwieczniany nawet i na obrazach i tak dalej. Tomasz dociera do Alberta Wielkiego w Paryżu, studiuje u niego tam w Paryżu przez trochę ponad 2 lata. Albert przenosi się do Kolonii, Tomasz udaje się z nim do Kolonii i gdy w tej Kolonii no, uzyskał doktorat, można powiedzieć doktorat z teologii, wraca do Paryża, gdzie zostaje profesorem teologii. Ta pierwsza kadencja, kadencje profesorskie były 4-letnie, ta pierwsza kadencja jest dość nieudana, dlatego że Tomasz jest tam atakowany właśnie jako dominikanin. W związku z tym ona nawet nie została dokończona, Tomasza odwołano i miał udać się do swojego rodzimego uniwersytetu w Neapolu, w którym już się tam pozmieniało, ale nie dotarł do tego Neapolu, bo został zatrzymany przez papieża Witalii. Był w takiej akademii, którą papież Urban IV urządził. Po śmierci tego papieża Tomasz znów został skierowany do Paryża, dlatego że tym razem tam się pojawiły się takie arabskie interpretacje Arystotelesa, które no, podważały no, zasady wiary. To chodzi o averroizm łaciński. To, co potem historycy filozofii nazwali averroizmem łacińskim. No i Tomasz obejmuje tę drugi raz katedrę teologii w Paryżu, ale zawsze mnie to zachwyca, bo Tomasz tak, będąc profesorem teologii, podejmuje wykłady z filozofii, które były no mniej takie szacowne, mniej czcigodne. Co więcej, będąc wykładowcą filozofii, robi zajęcia przeznaczone dla asystentów. Robi taki wstępny, absolutnie wstępny wykład tekstów Arystotelesa. To się nazywa komentarz ad litteram, czyli Tomasz czyta ze studentami Arystotelesa i wyjaśnia im tekst. I mamy to udokumentowane w postaci komentarzy Tomasza do tekstów Arystotelesa. O co Tomaszowi chodziło? Dlaczego to robił? Chciał przede wszystkim, ponieważ to nauczanie opierało się na tekstach Arystotelesa, chciał po prostu, żeby teksty Arystotelesa były prawidłowo rozumiane, żeby w ten sposób no usunąć te różne zniekształcenia arystotelesowskie, które się pojawiały. I to, proszę Państwa, ta 4-letnia druga kadencja w Paryżu no była po prostu no niesamowita. Niesamowita w tym sensie, że w ciągu tych 4 lat ten człowiek oczywiście prowadził wykłady, zajęcia. Wiemy, bo to wszystko spisywano, ale było tego tak ogromna ilość, że no właściwie trudno sobie wyobrazić, kiedy on to robił. No wszystko wiemy, że miał do dyspozycji kilku sekretarzy, no w porządku, że po prostu pracował bardzo intensywnie, że
że te różne tam pobożnościowe rzeczy klasztorne po prostu miał ograniczone, ograniczał do minimum, tylko pracował. No ale i tak, jeśli się spojrzy na ogrom tych rzeczy wtedy wykonanych, no to, to nawet zakładając to, że Tomasz dysponował swoim czasem i miał armię ludzi do pomocy, to się po prostu w głowie nie mieści, że jeden człowiek mógł to wszystko zrobić. Prawdopodobnie to się odbiło też na zdrowiu Tomasza. W każdym razie po tej drugiej kadencji Tomasz już bez przeszkód dotarł na swój rodzimy uniwersytet w Neapolu, tak jak to miało być na początku. To jest rok 1273 i proszę Państwa, w tym Neapolu nadal pracuje dość intensywnie, kończy różne rzeczy i 6 grudnia 1273 roku no, doznaje, może to był wylew, może to był udar, coś, coś takiego. Oczywiście no, wtedy tego nie znano, więc przetłumaczono to jako, że to było jakieś dziwne przeżycie, mistyczne. No, no nie, nie, to było po prostu, to był wylew lub udar, no coś na pewno uszkadzającego mózg, opis. No Tomasz przestał pracować, stał się taki bardziej jowialny, kontaktujący i jak gdyby pamiętający wszystko, ale po prostu przestał pracować, chciał spotkać się ze swoimi najbliższymi, bo Tomasz pochodził z dużej, wielodzietnej rodziny, był bardzo związany przede wszystkim ze swoimi siostrami. I po prostu chciał, tam niedaleko mieszkała jedna z tych sióstr, więc chciał ją odwiedzić, ale odwiedził ją i to spotkanie było takie, no ona sama opisuje, że niewiele mówił. No i wtedy uznano, że Tomasz po prostu już przygotowuje się do odejścia. 49-letni człowiek. I ta śmierć zastała go w drodze na sobór powszechny do Lyonu, ponieważ papież zwołał taki sobór i zaprosił na niego świętego Tomasza. I po drodze na ten sobór Tomasz, no też ta śmierć była taka trochę no, 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 tragiczna też, dlatego że Tomasz no, był chory, nie mógł iść, więc wsadzili go na jakąś kobyłę i ktoś, kto prowadził tę kobyłę albo osła, już nie pamiętam, jakie to było zwierzę, nie zauważył, że po prostu nad drogą jest zwisa, czy po prostu jest dość, dość nisko pochylone drzewo i Tomasz uderzył się głową o to drzewo tak mocno, że z tego konia spadł, no i poczuł się jeszcze gorzej. No i to po kilku dniach doprowadziło do śmierci. To dzisiaj medycy mówią, że po prostu zrobił się guz podtwardówkowy, który dokończył dzieła. Także 7 marca 1274 Tomasz zmarł. Dokładnie 3 lata po śmierci jego nauczanie zostało potępione. Dokładnie, no to diabelskie przedsięwzięcie, bo dokładnie w 3. rocznicę śmierci, 7 marca 1277 roku, biskup Paryża, no, potępiając tezy averroistów łacińskich, dołączył do tego potępienia tezy Tomasza. No, a biskup po kilkanaście dni później zrobił to samo biskup Oxfordu, który jeszcze rozszerzył katalog potępionych tez Tomasza. Więc jak Tomasz został, tezy, znaczy jego nauczanie zostało potępione, no, dzieła zaczęły być cenzurowane, czyli na przykład Suma Teologii była wycinana z takich tez, no, bo Suma Teologii jest takim podręcznikiem, który Tomasz no, napisał czy skomponował zgodnie z pewną tradycją. I na przykład, no, ja zwykle zwracam na to uwagę, w tezach o Bogu swój własny argument, argument egzystencjalny zwykle dodawał na końcu, więc to było bardzo łatwo wyciąć i byli tacy franciszkanie, którzy to poprawiali te teksty Tomasza, potem nazwane zepsuciami. Ale co było
trudniejsze w tym wszystkim. Mianowicie, że w wyniku tych potępień po prostu usunięto z uniwersytetów uczniów Tomasza, a tych uczniów Tomasz i tak nie miał za wielu, a ci, którzy byli, nie byli za, no, nie za, nie, nie byli najlepsi. Ja to tłumaczę w bardzo prosty sposób. Nie można w ciągu dwóch, trzech, czy nawet czterech lat wykształcić ucznia. To trzeba tego czasu mieć trochę więcej. A Tomasz najdłużej, gdy był, to właśnie w czasie tej drugiej kadencji paryskiej był 4 lata w Paryżu. Więc tych uczniów nie miał, a tych, których miał, też wyrzucono z uniwersytetów, bo po prostu no, nie chcieli się przyłączyć do tego antytomaszowego chóru. Idzi Rzymianin na przykład. Proszę Państwa, to się odwróciło trochę, gdy w 1323 kanonizowano Tomasza. Ale no, na przykład te potępienia oficjalnie odwołano dopiero rok po kanonizacji. To już tomizmowi niewiele pomogło, dlatego że ci uczniowie już byli starsi, to już minęło, proszę zobaczyć, prawie 50 lat. Ba, no idzie Rzymianin, który był dość młody, ale już wtedy zaczął się interesować innymi sprawami. Ale nauczanie świętego Tomasza od czasu do czasu było jak gdyby przywoływane. Takim no, największym triumfem głównie teologii świętego Tomasza to był Sobór Trydencki. No i to właśnie w związku z tym soborem Tomasza ogłoszono powszechnym doktorem Kościoła. Rok 1567. Powszechny doktor Kościoła, no to oznaczało, że Tomasz dołączył do dotychczasowych czterech wielkich doktorów Kościoła i no, jako piąty. To tyle, jeśli chodzi o ten życiorys świętego Tomasza. Jak profesor Gogacz pisze o tym wydarzeniu w roku 1277? Propozycja Tomasza, pisze Gogacz, wywołała sprzeciw głównie teologów. Wkrótce po śmierci Tomasza biskup Paryża i biskup Oxfordu potępiają metafizykę bytu istniejącego i zakazują w roku 1277 jej wykładania. Na uniwersytetach upowszechnia się neoplatonizm. Mówiłem już o teologii świętego Tomasza, która miała swoje 5 minut na Soborze Trydenckim. Była też w XV wieku pewna próba odrodzenia filozofii tomaszowej. Powstał wtedy arystotelizm chrześcijański. Gogacz pisze o tym tak. W XV wieku, aby odrodzić chrześcijańskie uniwersytety i ośrodki intelektualne, papież Mikołaj V zarządza wprowadzenie arystotelizmu chrześcijańskiego. Jego wersję przygotowuje kardynał Kajetan, który myśl Arystotelesa przedstawia w języku i akcentach Tomasza z Akwinu. Metafizykę świętego Tomasza uczyniono arystotelizmem, zresztą neoplatonizującym. No proszę Państwa, no to było tak, że to zrobili urzędnicy i no urzędnicy. No papież kazał temu kardynałowi Kajetanowi, powiedział, że znasz Arystotelizm, przejrzyj teksty Tomasza i po prostu coś z tym zrób. No i on zrobił dokładnie tak, czyli zrobił taki arystotelizm chrześcijański. Poważniej do sprawy podszedł papież Leon XIII. Gogacz pisze, dlaczego poważniej? Dlatego, że no nie kazał zrobić tego urzędnikom, tylko zaapelował do uczonych. Gogacz pisze o tym tak. Leon XIII, aby ratować środowiska intelektualne, zachęcił do studiowania myśli świętego Tomasza z Akwinu. Reaguje na papieską zachętę najpierw Uniwersytet w Louvain. Powstał tam instytut tomistyczny zorganizowany przez Désiré Merciera. Formułują się dwie odmiany recepcji lub rozumienia myśli świętego Tomasza i wkrótce już, nie w belgijskim instytucie, lecz we Francji, pojawia się trzecia wersja. Coraz staranniejsza lektura tekstów Tomasza prowadzi do wersji tomizmu wykładanego w tej książce. Proszę Państwa, no bardzo szybko tutaj profesor o tym opowiedział. Jeszcze o samych odmianach tomizmu, o pewnej no,
koncepcji, skąd one się pojawiają. Pisze tak. Odmiany rozumienia myśli świętego Tomasza, a tym samym odmiany tomizmu, mają dwa źródła. Jednym jest stopień zmieszania myśli świętego Tomasza z jakąś inną filozofią, drugim źródłem jest rozumienie w samym tomizmie aktu istnienia. I zresztą tak profesor te tomizmy opisuje. Proszę Państwa, jeśli o nie chodzi, czyli o odmiany tomizmu, to w elementarzu wymienia się ich cztery, czy można nawet, no cztery. Ja tutaj drobnym drukiem jeszcze dodaję dwie. Zaraz o nim powiem. To te podstawowe, to tomizm tradycyjny, tomizm lowański i transcendentalny, czyli tomizm lowański to jedno, tomizm transcendentalny to drugie. No i tomizm egzystencjalny oraz konsekwentny to trzecie. Też można osobno mówić o tomizmie konsekwentnym i tomizmie egzystencjalnym, to wtedy będzie tych odmian pięć, czyli tradycyjny, lowański, transcendentalny, egzystencjalny, konsekwentny. Te nowsze odmiany tomizmu, które się pojawiły już po napisaniu elementarza, to jest tomizm analityczny i tomizm biblijny, każdy inny, to o nich wspomnę. Profesor Gogacz, przypominam, uważa, że jak gdyby można scharakteryzować te odmiany tomizmu poprzez stopień zmieszania, czy wskazanie na zmieszanie myśli świętego Tomasza z jakąś inną filozofią oraz poprzez wskazanie na to, jak się rozumie istnienie. Tomizm tradycyjny. Profesor pisze o nim tak. Historycznie pierwszą odmianę tomizmu stanowi tomizm tradycyjny, zapoczątkowany przez kardynała de Jure Merciera. Jest zrozumiałe, że aby w ogóle zetknąć się z tomizmem, zaczęto studiować podręczniki. Trzeba tu dodać, że od XVI wieku często wznawiany funkcjonował podręcznik napisany przez przez Jana od świętego Tomasza. Zawierał w tytule informację, że jest to podręcznik filozofii arystotelesowsko-tomistycznej. W swej treści był jednak głównie myślą Jana Dunsa Scotta. Proszę Państwa, profesor wymienia także cechy tego tomizmu tradycyjnego. Właśnie pierwszą z nich jest podręcznikowość. Podręcznikowość, która oznacza sięganie do podręczników, głównie właśnie do podręczników myśli arystotelesowsko-tomistycznej, czy nawet do tekstów kardynała Kajetana, ale podręczników. I druga część jak gdyby tej cechy podręcznikowości było to, że ten tomizm wykładany był w postaci podręczników. Nie studiowano, nie było rozpraw, nie było analiz. Raczej starano się po prostu to, czego nauczono się z tych podręczników, może trochę inaczej, może w innych akcentach, może inaczej uporządkowane, ale syntetycznie wyłożyć także w postaci podręczników. Proszę Państwa, druga sprawa to werbalizm. Czyli głoszono różne tezy, a w tekstach świętego Tomasza mechanicznie poszukiwano ich potwierdzenia. Cytatu, który by się nadał. No a jak wiadomo, tekstów tych jest dużo, zawsze się cytat na każdą okoliczność znajdzie. Więc Gogacz trochę poważniej pisze o tym werbalizmie. Mówi, że werbalizm polegał na tym, że wszędzie, gdy występował termin istnienie istota, to już uważano, że to jest tomizm. No i trzecia cecha tego tomizmu to kompilacyjność. Kompilacyjność uważano, że tomizm jest pewną syntezą. Że ta synteza polega na tym, że są w tomizmie elementy prawdy wszystkich filozofii. W związku z tym po prostu ta prawda jest najważniejsza, a nieważne kto powiedział. W związku z tym
bierzemy prawdziwe zdania i od świętego Tomasza, i od Arystotelesa, i od Platona, i od Plotyna, i od świętego Augustyna i tworzymy pewną syntezę i to jest właśnie tomizm. Takie są cechy tomizmu tradycyjnego. Ostatnia sprawa, która charakteryzuje i mi się wydaje, że właściwie to byłaby sprawa najważniejsza, mianowicie rozumienie istnienia. Gogacz pisze o tym tak. W tomizmie tradycyjnym przez istnienie rozumie się stałą relację bytu jednostkowego do Boga. Jeżeli jest to stała relacja, to tym samym staje się akt istnienia, stwarzanie i podtrzymywanie w istnieniu. O tym mówiliśmy. Akt istnienia jest tu utożsamiany z urealnianiem i aktualizowaniem bytu. To rozumienie istnienia wynika z połączenia wykładu o pryncypiach istotowych bytu z liniowym układem przyczyn i skutków. Czyli najprościej mówiąc, akt istnienia jako relacja do Boga, jako taka ta nitka czy linka, którą Pan Bóg utrzymuje wszystkie byty w istnieniu. Tomizm lowański. Gogacz pisze tak. Sformułowano ten tomizm w dobrej intencji chronienia myśli świętego Tomasza przed zarzutami ze strony nauk przyrodniczych i aktualnych w tym czasie filozofii. Faktycznie jednak tomizm ten stał się połączeniem z myślą świętego Tomasza twierdzeń przyrodniczych. Jest to słuszne w sensie psychologicznym. To znaczy, że filozof zna także nauki szczegółowe. Jest to jednak błędem w sensie metodologicznym. Błąd ten zaakceptowano, a dziś uważa się łączenie twierdzeń metafizyki z twierdzeniami nauk przyrodniczych za właściwe i nowoczesne uprawianie tomizmu. Cechy tego tomizmu. Charakter indukcyjny, to znaczy filozof uogólnia wyniki nauk szczegółowych i to uogólnienie stanowi materiał do refleksji filozoficznej. Te uogólniane tezy są różne, pochodzą z różnych nauk, w związku z tym różnych nauk szczegółowych, coś z biologii, coś z chemii, coś z fizyki, coś z astronomii, to w sposób konieczny musi wywołać eklektyczność, czyli łączenie różnych tez. No i trzecia sprawa to nauki szczegółowe rozwijają się. Ten rozwój zresztą w XIX, XX wieku był bardzo dynamiczny. W związku z tym tomizm bez przerwy musi się aktualizować. Musi się aktualizować w tym sensie, że stan wiedzy przyrodniczej się zmienia, niektóre tezy są odrzucane, zmieniane, podobnie i filozofie. Pewne przestają być ważne, aktualne, modne. Chodzi o to, żeby tomizm łączyć z tym, co jest najbardziej aktualne i najbardziej modne. No i Gogacz dopowiada, łączono więc tomizm osobno z myślą Kanta, to Maréchal, z myślą Hegla, Gemelli, z marksizmem Mounier. Dziś to jest elementarz, powstał w roku 1987. Dziś z fenomenologią Husserla, polscy fenomenologowie tomizujący, z myślą Heideggera. Istnienie w tomizmie lowańskim. O tym istnieniu w tomizmie lowańskim tak profesor pisze. W tomizmie lowańskim i we wszystkich jego odmianach ukazuje się istnienie jako konieczny dla bytu element usprawiedliwiający bezpośrednio poznanie w bycie przypadłości. Mówi się więc raczej o konieczności istnienia w bycie niż o samym zapoczątkowującym byt istnieniu. Wynika to z dominowania w tym tomizmie teorii poznania jako dochodzenia z wrażeń do pojęć. Uznając poznanie zmysłowe za jedyny kontakt władz poznawczych z bytem, daje się pierwszeństwo twierdzeniom nauk przyrodniczych. Zarazem przypisuje się czynności poznawania moc scalania wrażeń i nadawania jedności temu, co poznane.
Jest to więc ujmowanie istnienia z pozycji mowy wewnętrznej i zewnętrznej. Czyli tu jest bardzo prosta koncepcja istnienia. Świadkiem tego istnienia jest no albo poznanie zmysłowe, albo poważniej właśnie nauki szczegółowe. To one informują nas, że coś jest. I na tej podstawie filozof dalej może to badać. Tom jest transcendentalny. Elementarzu czytamy. Połączenie tomizmu z Heideggerem stało się osobną odmianą tomizmu i stanowi dziś najpowszechniejszą jego wersję. Sięga się w niej aż do poglądów Descartesa, Kanta i Husserla. Przejmuje się tę wersję w Polsce z prac takich autorów jak Lotz, Bruegel, Koret, Munk, Ranel, Lonergan. Proszę Państwa, to chodzi cały czas o tomizm transcendentalny. Tutaj profesor Gogacz uważa, że najbardziej charakterystycznym momentem jest łączenie tomizmu z myślą Heideggera, ale także tomizmem transcendentalnym dla Gogacza jest łączenie myśli świętego Tomasza z Descartesem, Kantem i Husserlem. Ta klasyfikacja jest no, kością niezgody pomiędzy Warszawą i Lublinem, żartobliwie mówiąc, to znaczy Antoni Stępień, szwagier Gogacza, bardzo zawsze się denerwował, że zacytuję. Mój szwagier Gogacz i jego uczniowie z uporem godnym lepszej sprawy zaliczają mnie, czyli Stępnia, do tomizmu transcendentalnego, a tymczasem ja nie jestem transcendentalistą, ja jestem tomistą fenomenologizującym. Zresztą to autookreślenie Stępień z biegiem czasu zmieniał, więc najpierw był tomistą fenomenologizującym, potem był tomistą egzystencjalnym, fenomenologizującym. Teraz ostatnio mówił o sobie, że jest tomistą egzystencjalnym, w niektórych sprawach fenomenologizującym. W każdym razie Stępień nie ma jakiegoś innego pomysłu na ten tomizm fenomenologizujący. W swoim wstępie do filozofii można to sprawdzić, strona 255. Też przy okazji omawiania tomizmu transcendentalnego omawia tomizm fenomenologizujący, używając takiego określenia, no ponadto. Jest jeszcze tomizm, który polega na łączeniu tomizmu z fenomenologią, no i tak łagodnie sugeruje, że to są inne odmiany tomizmu niż tomizm transcendentalny, ale też tutaj kropki nad i nie stawia. Natomiast sam nie chce być nazywany tomistą transcendentalnym. I na przykład no ja robię mu uprzejmość, bo on też potrafi być wobec nas uprzejmy i do tych transcendentalistów go nie zaliczam. Niech będzie tomistą fenomenologizującym. Profesor Gogacz mówił o tym zdecydowanie ostrzej. Można to zresztą sobie przeczytać w wywiadzie z profesorem Gogaczem na ten temat, który jest opublikowany w roczniku tomistycznym. Istnienie w tomizmie transcendentalnym. No tutaj najmniej da się powiedzieć o tym istnieniu w tomizmie transcendentalnym. Gogacz pisze, że w najbardziej radykalnych wersjach tego tomizmu, głównie w tomizmie transcendentalnym, a więc opartym na Husserlu i Heideggerze, uważa się, że istnienie, byty jednostkowe lub całościowo ujęta rzeczywistość stanowią a prioryczny warunek poznania, odsłaniający się w analizie treści świadomości. Czyli no coś tam się pojawi w świadomości, no i my to analizujemy. Jeśli no chcemy przyjąć to, że to jest rzeczywiste, no to musimy założyć, że to istnieje. Czyli no nie wiem, no pojawiły mi się drzewa, które jakoś tam mam za oknem, no i teraz no, analizuję te drzewa. No ale jeśli chciałbym jednak, żeby to była analiza tych drzew, no, które uważam za prawdziwe, no to zakładam ich istnienie. No karkołomne to, ale nie wiem, czy tak precyzyjnie to przedstawiam, ale to jest mniej więcej coś takiego, ów a prioryczny warunek poznania. No bo nie poznaje się rzeczy nieistniejących. Proszę Państwa, tomizm egzystencjalny. Tak nazywaną odmianę
rozumienia myśli świętego Tomasza zapoczątkowali Jacques Maritain i Étienne Gilson. Zauważyli oni, że nazywana tomizmem treść podręczników nie jest zgodna z treścią samych tekstów świętego Tomasza i że nie jest potrzebne chronienie jej i uzupełnianie tezami innych kierunków filozoficznych, a tym bardziej tezami nauk przyrodniczych. Zaczęli właśnie precyzować i oczyszczać myśl świętego Tomasza z dołączonych do niej twierdzeń obcych. Jeszcze o tym będzie, ale to, co najważniejsze w tomizmie egzystencjalnym i to, co najważniejsze, co zrobili Maritain i Gilson w tym samym mniej więcej czasie, ale niezależnie od siebie, no to zwrócili uwagę na egzystencjalny charakter metafizyki świętego Tomasza. To Gilson, pierwsze wydanie tomizmu Gilsona to jest rok 1919, czyli proszę zobaczyć, mija no ponad 40 lat czytania czy studiowania tomizmu, kiedy w ogóle zauważa się, co jest istotną treścią filozofii świętego Tomasza. Także dość długie i bolesne są dzieje tego odkrywania egzystencjalnej metafizyki świętego Tomasza i tego, co właściwie powoduje, że do dziś tą metafizyką się zajmujemy, no bo no umówmy się, że to, co niekiedy się podaje za argument, że Tomasz jest cenny, bo to jest doskonała synteza, no to takich syntez było więcej. I sądzę, że były doskonalsze, Alberta Wielkiego na przykład. To nie to, że Tomasz był znakomitym kompilatorem, powoduje, że mówimy o nim dzisiaj jako o pewnym filozofie żywym. Tylko właśnie ów egzystencjalny, czy wskazanie i zinterpretowanie tego egzystencjalnego elementu rzeczywistości. To może... cechy tomizmu egzystencjalnego, tak jak profesor je... ale już mojej interpretacji. Pierwsza cecha. Wyłączenie z tomizmu twierdzeń niegłoszonych przez świętego Tomasza. Czyli czego nie ma w tekstach świętego Tomasza, to po prostu jasno wskazano, że nie powinno się tego wykładać i uważać za tomizm. Przede wszystkim wyraźne odróżnienie metafizyki świętego Tomasza od metafizyki Arystotelesa. Nie ma czegoś takiego jak filozofia arystotelesowsko-tomistyczna. To są różne filozofie. No i trzecia sprawa, o której wspomniałem. Zaakcentowanie wbycia roli aktu istnienia jako urealniającego stworzony byt jednostkowy i uwyraźnienie samoistnego aktu istnienia jako zewnętrznej przyczyny sprawczej istnienia, aktu istnienia zapoczątkowującego byt. Chodzi o to, że samoistny akt istnienia, czyli Bóg, stwarza każdy byt jednostkowy. Każdego człowieka, nie tylko Adama i Ewy. Istnienie w tomizmie egzystencjalnym. Przeczytamy trochę obszerniejszy fragment elementarza na ten temat. Proszę posłuchać. W tomizmie egzystencjalnym przez istnienie rozumie się wewnętrzny akt istnienia. Tomizm ten jednak nie korzysta z teorii oddziałania jedności quiditas na intelekt możnościowy. Pomijając mowę serca, identyfikuje akt istnienia w poziomie mowy wewnętrznej i zewnętrznej. Dopuszcza wyrażenie aktu istnienia w zdaniu egzystencjalnym istota jest. Według tego tomizmu akt istnienia rozpoznajemy więc za pomocą skonstruowanego teoriopoznawczego zdania, a nie przez zetknięcie się z aktem istnienia przez relacje istnieniowe w poziomie mowy serca. To zdanie teoriopoznawcze wskazujące na akt istnienia czyni się pierwszym zdaniem metafizyki, która wyraża przede wszystkim istotę bytu. Metafizyka tomizmu egzystencjalnego łączy w sobie skonstruowaną w poznaniu wyraźnym metafizykę uświadomionego sobie pryncypium istnienia z metafizyką doznawanej istoty. Sam akt istnienia jest rozumiany jako wewnętrzny akt bytu, lecz tak ukazany, że uświadamiamy sobie konieczność tego aktu w bycie, a nie to, że w tym bycie naprawdę jest. No,
Proszę zobaczyć, tu opis tomizmu egzystencjalnego jest zarazem połączony z pewnym wykazem zastrzeżeń, jakie profesor Gogacz wobec tego tomizmu ma. I tomizm konsekwentny. Główne cechy tomizmu konsekwentnego wymienia Gogacz następująco. Rozpoznanie twierdzeń filozofii Awicenny i wyłączenie ich z tomizmu egzystencjalnego. Rozumienie dwa. Rozumienie istnienia jako stworzonego pryncypium zapoczątkowującego byt jednostkowy. Trzy. Doznanie istotowych pryncypiów w poziomie mowy serca. Stosowanie wobec nich istotowego układu przyczyn i skutków przy konsekwentnym dostrzeganiu pluralizmu. Odróżnienie relacji istnieniowych od istotowych i związanie z relacjami istnieniowymi doznania aktu istnienia, a z relacjami istotowymi doznania jedności pryncypiów istotowych. Korzystanie z ujęcia subsystencji w temacie osoby. Proszę Państwa, no to jest chyba najkrótsze streszczenie tego tomizmu konsekwentnego, który zresztą jakoś w trakcie tych wykładów starałem się przedstawiać. Gogacz podejmuje jeszcze taki temat, który był dzisiaj też czasami się pojawia, a wtedy, gdy był pisany elementarz, był to taki problem czy temat trochę nakręcany przez nauczyciela profesora Gogacza, mianowicie profesora Świerzowskiego. Ale też nie tylko jego, no na przykład bez przerwy powtarzał to także ojciec Bocheński, że nie chodzi o jakieś izmy czy odmiany tomizmu. Chodzi o myśl świętego Tomasza, czystą myśl świętego Tomasza. Więc no, na przykład to profesor Świerzawski tak to formułował, że on jest zwolennikiem filozofii świętego Tomasza, nie lubi tomizmu. To Bocheński to jeszcze gorzej formułował, mówił, filozof nie jest istą, czyli nie jest tomistą tam, czy jakimś innym kantystą. I że wobec tego chodzi o samego czystego świętego Tomasza. Jak Gogacz to komentuje? Wielu dziś pracujących historyków filozofii, a jest rok, przypominam, ciągle 1987. Wielu dziś pracujących historyków filozofii wyklucza odmiany tomizmu i zaleca ukazywanie samej myśli świętego Tomasza. Trudnością jest jednak to, że przystępujemy do poznawania myśli świętego Tomasza z określonym bagażem intelektualnym, z wrażliwością nie zawsze na to, co akcentuje święty Tomasz. Z powodu obciążeń kulturowych, a więc jednak łączenia z myślą świętego Tomasza twierdzeń innych filozofii, niełatwo odczytać akt istnienia jako współtworzywo bytu jednostkowego, które jest stworzonym pryncypium, lecz nie jest stałą czynnością Boga wciąż stwarzającego nasze istnienia. Istnienie. Wciąż stwarzającego nasze istnienie. Dopóki nie ustali się jednego rozumienia myśli świętego Tomasza zgodnego z treścią jego tekstów, muszą powstawać różne odmiany recepcji metafizyki świętego Tomasza i będą trwały dzieje tomizmu. Proszę Państwa, w takiej perspektywie na pewno mieści się tomizm analityczny. W takiej perspektywie znów no, narzucania myśli świętego Tomasza jakichś własnych problemów filozoficznych, ale też i własnych rozwiązań. Bo tomizmem analitycznym nazwano tendencję łączenia anglosaskiej, przede wszystkim filozofii analitycznej, czyli i filozofii umysłu, no, z aparaturą pojęciową Tomasza z Akwinu, czasami też z podejmowaną przez niego problematyką. Czym się charakteryzuje ten tomizm analityczny? Przede wszystkim, że zainteresowanie skoncentrowane jest na teorii poznania. Dominują analizy stanów świadomości. No, problematyka jest taka właściwa dla teorii poznania, a więc percepcja, myśl, introspekcja, komunikacja. No i teraz tak, uważa się w tomizmie analitycznym,
że do badania tych problemów nie wystarczy klasyczny schemat przyczynowo-skutkowy, nie wystarczy sylogistyka filozofii klasycznej i należy się posłużyć filozofią analityczną. Proszę Państwa, podobne argumenty głoszą tomiści fenomenologizujący, że właśnie do niektórych zagadnień nie wystarczą analizy świętego Tomasza i używany przez niego aparat pojęciowy, metodologiczny, trzeba poszerzyć o osiągnięcia fenomenologii. No profesor Gogacz, zawsze go to niepokoiło. Dlaczego i fenomenologia, i filozofia analityczna są platonizmem? Jak to łączyć? Czy zawsze niebezpieczne jest połączenie platonizmu, czyli idealizmu, z tomizmem czy arystotelizmem jako realizmem? Zawsze wychodzi jakaś hybryda. I ta hybryda jest neoplatonizmem, ma charakter neoplatoński, bo neoplatonizm jest jak ta łyżka dziegciu w beczce miodu. Jak już się doda, to już ten dziegć się po prostu narzuca na całą tę filozofię. Natomiast czymś całkiem innym i właściwie trudno nazwać odmianą tomizmu jest tomizm biblijny. Bo to nie jest jakaś nowa odmiana tomizmu, tylko jest to próba odbudowania teologii tomistycznej, ale w oparciu albo przy uwzględnieniu egzegezy biblijnej Tomasza. Ta egzegeza biblijna Tomasza nigdy nie była przedmiotem jakichś ściślejszych czy dokładniejszych badań. Tymczasem tomizm biblijny jest takim pomysłem, żeby ukazać teologię świętego Tomasza, jak gdyby tę teologię świętego Tomasza, którą znamy z sumy teologii, ale jak gdyby przez pryzmat analiz biblijnych. Że to po prostu będzie pewną nowością, pewnym odświeżeniem, pewnym pokazaniem teologii świętego Tomasza w dzisiejszym sosie. No bo dzisiejsza teologia jest właśnie taka, no, biblijna bardzo. To też zresztą można powiedzieć na marginesie, że to także jest pewna przyczyna powstawania odmian tomizmu. Że my szukamy w tekstach świętego Tomasza nie zawsze tego, co go interesowało, bo nas to dzisiaj może nie interesować. Szukamy tego, co nas interesuje. Czyli to też taki pryzmat stosujemy. Tomizm biblijny jest właśnie takim pomysłem. Że jest pomysłem na ukazanie teologii świętego Tomasza właśnie przez pryzmat jego egzeges biblijnych, bo według inicjatorów i badaczy należących do tego tomizmu, także Polaków, ta teologia świętego Tomasza buduje się na trzech fundamentach. I po pierwsze, że te analizy biblijne tomaszowe to nie są analizy historyczne. To nie jest hermeneutyka językowa. To są po prostu analizy teologiczne, jak oni mówią, analizy doktrynalne. I po prostu egzegeza biblijna Tomasza ma charakter doktrynalny. Druga sprawa to cała ta teologia Tomasza i teologia wykładana systematycznie w sumie, i teologia komentarzy biblijnych jest kontemplacyjna. Kontemplacyjność, tomizm biblijny rozumie nastawienie na po prostu cel ostateczny człowieka. Tomasz z Akwinu, to już ja dopowiadam, mówi, że teologia jest nauką praktyczno-teoretyczną. To znaczy, no, jest teoretyczną, bo odpowiada na pytania jak, ale jest praktyczną, bo ma swój cel. Ma nas doprowadzić po prostu do nieba. No i trzecia sprawa to, że ta i teologia Tomasza, i egzegeza biblijna Tomasza dzieje się w Kościele. W Kościele rozumianym jako
wspólnocie ochrzczonych, wspólnocie zgromadzonych w imię Chrystusa. I jak gdyby uwzględniając te trzy dokumenty, uwzględniając te trzy fundamenty, próbuje się ten tomizm, czy tę teologię Tomasza nazywaną tomizmem biblijnym ukazywać. To jest zresztą bardzo ciekawe. No, jak gdyby obserwujemy to z wielką życzliwością. Proszę Państwa, ten wykład odmian tomizmu i tego historycznego aspektu tomizmu zwykle właśnie kończę cytatem ze wstępu do filozofii Antoniego Stępnia, który, jak Państwo wiedzą, był zawsze takim stałym dyskutantem Gogacza. Stępień pisze tak. Ten rozwój filozofii tomistycznej w różnych jej odmianach i postaciach świadczy, wbrew opinii niektórych, o tym, że jest to nadal filozofia żywa. Proszę Państwa, dziękuję za uczestnictwo przez całe wakacje w tym wykładzie owej filozofii żywej według Antoniego Stępnia. Cieszę się, że tak to wyglądało, że przez cały ten czas no, wykład cieszył się jakimś takim, no, taką popularnością. Wakacje się kończą. Dzisiaj jest ostatni poniedziałek akademickich wakacji, ostatni nasz wykład.